Cześć, witam wszystkich po krótkiej przerwie spowodowanej oczywiście zbiorem ogórków. Ogórka trzeba przypilnować. Zbieraliśmy go prawie ponad 3 tygodnie. Dzisiaj był ostatni zbiór. Nie wiem, czy słyszycie. Chmurzy się, grzmi. Być może będzie jeszcze dzisiaj padać. A dzisiaj taki szybciutki odcinek, bo nadarzyła się okazja. W zeszłym roku nabyliśmy taki sprzęcik oto, który jesienią był uruchomiony, oczywiście odpalił, pojeździłem 2 dni i troszeczkę zaczął gdzieś mulić i gasnąć. Więc mamy tutaj w okolicy fachowca i z Filipkiem zawozimy ogara na jakiś przegląd, uruchomienie. Jest to ogar 84 rocznik, przywieziony w zeszłym roku z Zakopanego, w oryginale, pierwsze malowanie. No i na takie lustracje sadu, myślę, przejażdżki po sadzie. Coś innego, coś nietypowego. Kiedyś posiadałem chopera, Yamaha Dragstar, ale też nie było czasu, więc sprzedałem. A teraz takiego klasyka spróbujemy troszkę poużytkować. Nie będziemy go tu malować, przeszedł jakieś lekkie tam już poprawki, zaczęliśmy coś tam przegląd samemu robić, ale trzeba go, myślę, oddać do fachowca. Ma zmienione nowe gumki dostał tutaj, dostał nowe stopki, przód, tył. No i cóż więcej. No gdzieś tam jest zarysowany, baczek w jednym miejscu lekko wgnieciony. Ale nie będę go poprawiał. Zobaczymy, chcę go na razie tylko uruchomić. I troszeczkę nim pojeździć. Także pakujemy na samochód i przed deszczem zaprowadzamy do fachowca. Był na biegu. No wiesz, jak się go bierze? No, za stopkę. Z tamtej strony za stopkę i za kierownicę. Za to? Tak, za kierownicę i za stopkę i 3-4. Zobacz. Leciuteńko, widzisz? No przecież widzę. Widzę, ja mam trzymać? Tak. Jedziemy blisko, więc BHP najważniejsze. Filipek, będziesz tutaj go zabezpieczał, żeby gdzieś tam pokoju się tylko nie... Nie są żarty. Tak, na krzesełku? No ja. No do przodu, żeby ci nie poleciał. Biopko, nie kupię. No, możemy jechać. Możemy jechać, no to jedziemy. Ty dalej w tej sprawnej bluzce chodzisz. No wiem, już się mi zniszczyła, widać, no. Pozdrawiam tego pana.